Masakra. Ja wiem, że to słowo jest owiane i rozpowszechnione już, ale nic mi tu nie przychodzi na myśl. Niesamowite. Niesamowita ilość śmieci. Sprzątaliśmy już wartę. Dzisiaj sprzątamy ponownie z wolontariuszami Bridgestone i zobaczcie, co znaleźliśmy. Niesamowite. Tu by trzeba jeszcze z 30 akcji przeprowadzić. Ta sterta śmieci jest wyższa ode mnie. Po koronę. Tu jest już 10 ton przynajmniej. Za tydzień kolejna akcja. Z wolontariuszami z Citibanku. Nie wiem, czy się uporamy w jedną akcję. Niesamowite. Szok. Szok. Pozdrawiam z Warty i dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi w tym, co się dzieje wokół środowiska naturalnego. Pozdrawiam wszystkich patronów. No nie mogę się nadziwić. Nie mogę się nadziwić. Ja nie mogę. Jadłbym tej ryby z Warty. Czwórkę płyniecie na co ty, czy? Nie, we dwie. Jeszcze też wyszłam na brzeg i mi też zbierałam. Na sztywno pracuje nad garstek, a tu jest luz. Wkładając wiosło do wody, wiosłujemy, kończymy na wysokości ciała. I w tym momencie następuje skręt, aby to pióro też prostopadle uderzyło w wodę. Celowo pokazuje wysoko, tak jak był wyprzynowcem i tutaj w wyścigach. Trzymamy wiosła gdzieś na wysokości tutaj przepony. I na spokojnie. Waszym celem jest dzisiaj sprzątanie, więc nie wyścigi, ale prawidłowe wiosłowanie na tym polega. Tak? Na tym wynika ten skręcie. Wynika to z wielu przyczyn, nie będę o nich teraz mówił, ale tak jest lepiej. Tak? Jakbyście byli gdziekolwiek, na jakiejkolwiek innym spływie, pytajcie o wiosła skrętne i asymetryczne. One w
poziom rzeki Warty taki jak widzimy. No tutaj teraz głębiej przy brzegu. Średnia głębokość 1,2, ale zdarza się 0,8, 0,7. Temperatura wody, uwaga, 19 stopni powyżej. Już. Dużo. A my sprzątamy Marcinkę z miejsca, które nie były posprzątane podczas dużego sprzątania brzegu Warty z wolontariuszami z ekipy Bridgestone, którzy dzielnie szukają resztek jeszcze śmieciowych przy brzegach. Są taczki, łopaty i koparka potrzebna. Przebija ziemia. Przebija ziemia. Widać ziemię. Musimy zweryfikować tezę z początku, żeby Polacy nauczyli. Znaczy ja mam wrażenie, że komuś kogoś zgrabimy z jego dobytku. Ja nawet widziałem i rozmawiałem z tym panem. Tak? Tak. Proszę, jaki eko stanie. Nie, eko, fajnie. Taki... Fajnie. Taki zaczarowany tutaj ekosystem. Oczywiście ze śmieciami niestety. Z mnóstwem rur. Jak to się nazywa? Do tej wody. Spróbujcie się odwrócić, zobaczcie jak jest. Tak, jest okej? Okay? Thank you.
taka sytuacja na warcie. W deszczu drobnym, majowym, ze śmieciami na pokładzie. Spróbujcie sterować, żebyśmy się zmieścili w ten przesmyk. Dobrze, dobrze, to wiosło, ok. Widzę, że się zakochałeś w tej oponie. Jest twoja od samego początku do końca. Tak. Śmieci są wywożone z uśmiechem na twarzy nawet. Był, jest, no, jest na YouTube. Ostatnio było o tych drogach jelenia, nie? A, to jest, oglądasz kanał. Dobrze, dziękuję. Jest, akcji jest. Dziesiąte sprzątanie. Szybki relaksik w niedzielę, nie Tomuś? Śmieci zapakowane prawie już. Super. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Wolontariuszom z Bridgestone przede wszystkim, którym się chciało spłynąć w niedzielę i posprzątać kolejny raz kawałek naszej Warcinki. Super. Kowal odjeżdża. Śmieci odjeżdżają. Te śmieci gdzie były? Ale... Starłęka. A, na Starłęce wszystko. No tak różnie, od Lubonia płynęliśmy. Hej, hej. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.